dzisiaj pokażę, jak wymienić żarówkę w ciężarówce Scania. Najpierw trzeba mieć Torx 20. W ciężarówkach bardzo często używane są tego typu śrubki z taką końcówką. Odkręcamy najpierw tą i tą. Otwieramy. Następnie odkręcamy tą śrubkę, tu trzeba otworzyć, tą śrubkę i tą śrubkę. Nie kręcimy tej śrubki, ponieważ ta śrubka służy do regulacji reflektora. Kręcimy. I powinno się otworzyć. Jak widać, mamy tutaj jedną żarówkę. Nie ma jak w Volvie, gdzie były dwie żarówki, jedna od świateł drogowych, a druga od świateł mijania. Tutaj jest jedna żarówka H4, nie tak jak w Volvie H7, która ma w sobie i światła drogowe, i światła mijania. H4. Otwieramy. Mamy. Jak widać, są dwa włókna i tak przy okazji weźmiemy sobie, porównamy dwie żarówki. To jest żarówka H7, a to jest żarówka H4. Jak widać, dużo większa jest żarówka H4. Dużo większą ma bańkę. Dlatego żarówki H4 są dwa razy żywotniejsze niż żarówki H7. Wytrzymują dwa razy dłużej. Choćby z tego powodu właśnie, że mają dużo większą bańkę. To taka ciekawostka przy okazji. Nie wymieniam, bo jest dobra. Chciałem tylko pokazać, jak się tu dostać. Składamy ją z powrotem. Zakręcamy.
dosyć istotne jest, aby mocno docisnąć, dokręcić, ponieważ otwierając ten reflektor, tam jest uszczelka i ona musi po prostu mocno ścisnąć, żeby nie dostała się żadna wilgoć.